Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Octaviano X Official. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku sobie nagramy coś z Doliny. Oczywiście pokażę wam tutaj, jak się zarabia i tak dalej. Krótkie objaśnienie. Jesteśmy sobie w tym miejscu koło świątyni. W tym miejscu jest najwięcej takich właśnie metinów cienia, o właśnie 45 level. I bardzo polecam właśnie na nich dropić, oczywiście jeżeli ma się dobre Q. Ja tutaj spróbuję swoich sił na 35 levelu. Oczywiście pokażę drop, co z niego dropi i ogólne objaśnienie. I na takim jednym kanale może się znajdować aż 4 metki. I w tym miejscu właśnie, tutaj są te metki, się znajdują właśnie w tym obszarze. Dobra, to rozbiję metka i zaraz wam to pokażę. Dobra, dobijamy metka do końca. Zaraz zobaczymy, co z niego poleci. Co my tu mamy? Kamień duszy ninja. No, szajs dropnął tym razem. Ale powiem wam, że dużo expa idzie. Bardzo dużo za te metki na takim levelu. Czy może jakieś bony dropły? Nie. Nic ciekawego nie ma. Się pozbędę tego od razu, żeby było miejsce w ekwipunku. No, dobra. To widzimy się za chwilę. Ok, dobijamy kolejnego metka. I co z niego dropło? Księga umiejętności. Jaka? Ognisty duch. W sumie ognisty duch to tam... Może... No, taka książka śmieciowa w sumie. 100 tysięcy warta. Dobra, lecimy dalej. Dobijamy metka kolejnego. Ło. Widzę tu, z jakim ziomkiem biłem, ale niestety się nie powiodło. Bo nic fajnego nie dropło. No cóż, lecimy dalej. Okej, dobijamy kolejnego metka. Słaby drop. Coś pech chyba jest z takim kimś sobie biłem. Cóż, szukamy dalej. Okej, dobijamy kolejnego metka. Niestety znowu lipa dropła. Dobra, lecimy w poszukiwaniu dalej metinów. Okej, kończymy kolejnego metina. I co z niego dropło? O kurczę, dają normalnie jakiegoś pecha dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Dobra, kolejny metek, tu widzę, z ziomkami bijemy. Nic nie dropło ciekawego, znowu. No cóż. Dobra, dobijamy kolejnego metka. I nic nie dropło znowu ciekawego. Słaby dzisiaj drop, widzę. Dobra, lecimy, jeszcze jednego metka może ubijemy. Dobijamy kolejnego metka i sobie na razie stawimy te metki. KD plus 3, sury, wezmę sobie. Co mamy? Potki gdzieś też przydadzą. Ogólnie wam powiem, że to opłaca się tutaj też bardzo dropić. Dużo expa idzie z tych metinów. Nawet można wydropić kamień duchowy już, bo już od 40 levela dropią kamienie duchowe. Można się napotkać na wodza orków, bossa tutaj, to dropi z niego szkata. Nawet kamyk może z niego dropnąć. Z ogólnie tutaj jest spoko drop, tylko widzicie, ja mam akurat pecha. Więc tak jakoś wyszło. Ale na ogół tutaj bardzo polecam dropić. O, tutaj sobie ziomek bije. Metka. Ile on tutaj ubił? Może mu pomogę trochę? Zobaczymy. Ostatniego metka ubijemy i kończymy ten odcinek. Tam sobie fiksuję, no ale... Ostatni metek. Było za wydaki, to jest najgorsze, jak to wyjdzie, że normalnie masakra. Oj. I znowu nic nie dało ciekawego. Dobra. Dobra, kończymy ten odcinek. Więcej odcinków będzie niedługo z Doliny. Drop szacunkowy, ogólnie wszystko, co można z Doliny się dowiedzieć. Tutaj takie wprowadzenie było na razie. Sobie powywalamy te pierdoły niepotrzebne. Może 214 lodów. Muszę 500 uzbierać, żeby sobie mieć konia na 60 dni. Dostaje się sprzeda. Dobra, to zapraszam do lajkowania mojego filmiku, subskrybowania kanału i ewentualnie jakiś komentarz. Na razie.
piona.